dziewczynko, że kochani, nadajemy ze studia w Fatimie. Znajdujemy się teraz w tym szczególnym miejscu, gdzie wiele lat temu objawiła się Matka Boża i tutaj pozostał jej ślad. Nawet przebywając w tym miejscu, czuje się obecność Maryi. Odwiedziliśmy wcześniej Grotę Objawień, byliśmy teraz na mszy świętej, w której padły słowa o posłuszku Franciszku, który kiedy przyjął pierwszą komunię świętą, powiedział, że wreszcie jest szczęśliwy. I my tak samo jesteśmy szczęśliwi, kiedy przyjmiemy tę komunię świętą. Tutaj jest ona podawana z należytą czcią i szacunkiem, czego nie zawsze doświadczyliśmy podczas Światowej Młodzieży z powodu kobiet podających komunię niekoniecznie w strojach liturgicznych, co było dla nas nieco smutne, ale i tak cieszyliśmy się z tego czasu wszyscy razem. Jesteśmy teraz tutaj, modlimy się za Was, modlimy się w intencjach powierzonych nam przez osoby bliskie, czy też innych znajomych i cieszymy się bardzo obecnością tutaj. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy miłego dnia. Tres.